Witam wszystkich ze strony Quadron i zapraszam Was do kolejnego odcinka z serii Zagrajmy Władca Pierścieni, Bitwa o Śródziemie. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku zaczynamy jak zwykle grubo, ponieważ tutaj atakują nas zastępy orków i to dość spore. Ja tutaj się muszę moją jazdą wycofać pod fontannę, żeby zregenerować troszkę siły. Gdzie jest Faramir? Faramir jest tutaj, my go do przodu. Czyli moi drodzy, kontynuuję bodajże misję, czy też mapę rozstaje, której nie skończyłem w zeszłym, czy też w poprzednim odcinku. Dobra, nasi sobie tu poradzą. Wysuńmy Faramira maksymalnie do przodu. Tu jednostki wycofajmy, żeby się podleczyły. Tak. Jak ja tu stoję z bazą? Jak to wygląda? Tu mamy do przyzwania już wizę Rohirrimów i elfickich sojuszników. Dobrze. Ja tu sobie dam tak, 4 bataliony łuczników, 4 bataliony gondorskich żołnierzy. Nasi niech się tutaj regenerują. Faramir niech strzela jak najwięcej. Nie wiem, czy tutaj orkowie będą chcieli przejąć jakieś moje tereny, nie wiadomo. Dobrze, spokojnie, ze spokojem, ze spokojem. Może bym podesłał tak. Wiecie co, ja bym wysłał, bo tutaj orkowie raczej skupią się na atakowaniu moich tych posterunków, więc ja wszystkie łuczników z głównej bazy podeślę tutaj. Jazda do tyłu, do tyłu, do tyłu, chłopaki. Nie wychylajcie się za dużo. Dobra, Faramir niech tutaj tankuje. Mam nadzieję, że będzie w stanie przytankować chociaż troszeczkę. Nie wiem, czy tutaj jeszcze... Aha, oni tu założyli sobie, już widzę tartak. Ten tartak zaraz im jazdą zniszczymy. Tak. Albo może niech jazda tutaj... Aha, tu jest znowu milion orków jak zwykle, nie? To się cofnijmy, cofnijmy, cofnijmy. Dobra, gdzie tu są moje jednostki? W jakim one tempie się tutaj przemieszczają? Pasowałoby wiedzieć. Tutaj są te nowe, dobrze, 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 ale mi chodzi o te stare, no. Oni są już tutaj? Nie, no gdzie oni są? Ja ich w ogóle wysłałem? A, oni się... O matko, jak oni się wloką. No ale dobrze, no niech tam sobie dojdą. Aha, ja już więcej nie jestem w stanie zwerbować. A czy ja w kuźni mam coś wykupione? No oczywiście, że nie. A mam tyle zasobów, że aż po prostu żal. Dobra, weźmy wszystkich gwardzistów. A, no tutaj nie sobie niszczę, miałem zasobów tyle, że to jest głowa mała. W sumie o to nie dbam. Grunt, że Faramir przytankował odpowiednią ilość orków. Tutaj zniszczmy to dziadostwo, pozbawmy naszego wroga zasobów, to jest podstawa, żeby wygrywać. I wydaje mi się, że moi drodzy, zanim uderzę na główny... ale tych orków jest od groma. Dobra, wycofajmy się. Zanim ja uderzę na główny obóz orków, to wydaje mi się, że najpierw zmiękczę obronę orków poprzez atak wojsk, które mogę przyzwać, czyli mówię tutaj o Rohirrimach i o... Okej, to mogę, co sobie mogę wykupić, to już sobie wykupię od razu. Dobra. Tak jak mówiłem, najpierw zwiększę obronę przeciwnika Rohirrimami, czyli tak, tu wszystkie jednostki już są, dobra. Czyli tak, Rohirrimowie. Tak. Ula la. Ile tych orków tu jest, to ja nawet nie mam pytań. I od razu z tej strony elficcy sojusznicy. Dobra, tutaj wszystko mogę sobie wykupić, resztę. Dobra. I moi drodzy, zaatakujmy teraz tak. Moi łucznicy tutaj główni. Niech wlecą. Gwardziści niech uderzą tutaj też. No i oczywiście Faramir. Dobra. Tak więc widzicie, no te sojusznicze wojska czasami bardzo mocno się przydają. Najpierw wieża. A wy tutaj strzelajcie w tych. Dobra. A wy na cytadelę tutaj bym poprosił. Dostaniecie za chwilę jeszcze boosta w postaci dodatkowego defa, to też się przyda. Okej. Gdzie jest Faramir? On gdzieś tutaj sobie wywija, dobra. Tutaj widzę, że Rohirrimowie jeszcze żyją, więc nie jest najgorzej. Oczywiście, czy oni zginą, czy nie, to mi tam wsio ryba, bo jakby nie patrzeć, no oni są tylko przywołańcami, więc spoko. Więc ich strata nie jest tam żadnym problemem. Wy zniszczcie tutaj wartownię, wy wbijcie też tutaj do środka. I nie wiem, czy to nie jest już... Ulala, ale ich jest, o matko. Nie, nie, to muszę tutaj wysłać tą moją gromadę. Łucznicy przeciwko łucznikom. Tu, 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 tu. A wy zmieńcie formację na tą
Faramir zaraz mi zginie. Dobra, elficy łucznicy tutaj tak samo. A wystrzelaj w to dziadostwo. Mhm. I podeślę teraz jeszcze moje dwa bataliony jazdy. Na przykład tutaj. Dobra. No, z taką armią sobie ze spokojem poradzę. Dobra, strzelaj, strzelaj, gdzie się tylko da. Faramira też wyślijmy bardziej tam w ferwor walki. Dobra, jazda niech sobie też radzi. Dobra, ten obóz właściwie już jest przeszłością. Nie są w stanie się wybronić. Nie przeciwko takiej przeważającej sile moich wojsk. Więc spoko. Zaraz wszystko im poniszczymy. Tutaj oczywiście, gdy na przykład Mordor sobie też rzeźnie wyekspi na trzeci poziom, to rzeźnia sama z siebie nas ostrzeliwuje. Tak więc to też trzeba mieć na uwadze. Dobra. I ostatni budynek. I nie wiem, czy to nie będzie przypadkiem już koniec. Zaraz będziemy wiedzieć. Dobra, i to był koniec, czy gdzieś mam jeszcze posterunek? Pięknie. Dobrze, moi drodzy, po raz kolejny zwycięstwo, super. I oczywiście obczajemy sobie statystyki bitwy. Szczerze powiedziawszy, nie, nawet w poprzednim odcinku, gdybym chciał, nie wyrobiłbym się w czasie, bo tutaj mam, widzę, już chyba, no, ponad 6 minut nagrania. Nie, 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 to nie byłoby możliwe. Mniejsza z tym, moi drodzy, całkowite zwycięstwo plus 3 punkty mocy, więc spoko. Faramir, proszę bardzo, wrogowie zabici podczas tej misji 102, ale batalion strażników na przykład ma 162, a batalion rycerzy, nie wiem skąd tyle nabił, ma 191, więc naprawdę grubo. Tak więc, moi drodzy, kontynuujemy. Obroniono rozstaje. Plus 3 punkty mocy. The army of Minas Morgul has been unleashed. Osgiliath is now the last defense between Mordor and Minas Tirith. Okej, moi drodzy, czyli mamy kolejną misję tak zwaną predefiniowaną, czyli właściwie musimy tą misję po prostu ogarnąć, żeby popchnąć fabułę nieco dalej, czyli mamy tutaj dokładnie to nazywa się Osgiliath, akt 18 z tego co widzę i tutaj mamy co do zdobycia, chwileczkę, 16 akt właściwie, ale co mamy do zdobycia? 20 do dowodzenia i 2 punkty mocy i mamy tak, armia Gondoru, 30 łuczników, 35 żołnierzy i 3 trebusze. Dobrze, moi drodzy, tak więc, tak jak wspomniał Gandalf, ostatnie wolne miasto przed Minas Tirith, tak więc, moi drodzy, trzeba je obronić, żeby po prostu mieć jakiekolwiek szanse na odepchnięcie sił Mordoru z tego rejonu, tak więc zaczynamy. Forces of Mordor have grown strong. The city of Osgiliath is under siege. Brave soldiers of Gondor fight valiantly to hold back the enemy, but the bridge guards grow ever fewer. Strengthen the bridge garrison, then cross the river and drive back the enemy. Dobrze, moi drodzy, na początek kliknijmy w cele. Główne cele to zabezpiecz mosty, zniszcz wszystkie budynki Mordoru. Premia. Kiedy przybędzie Faramir, przywoła jego armię. Premia. Zmień formację batalionu piechoty. Dobrze, czyli co my tu mamy? Muszę tutaj sobie zabezpieczyć te 3 mosty, tak? No dobra. Czyli tak, na początek wycofajmy trebusze, bo one mi są niepotrzebne. Na początku, więc wycofajmy je gdzieś tutaj w kącik. Weźmy tak, no oczywiście postawmy sobie tutaj jakieś gospodarstwo, czy cokolwiek. Tutaj musimy sobie zwerbować jeszcze na pewno łuczników tylu, ile się da. Gwardzistów też gdzieś, dobra. Jak tu wygląda obrona? No wy tu powinniście jako tako wytrzymać, albo i nie, bo zaraz was zmasakruje mordorska katapulta. Więc strzelajcie w to dziadostwo. A to jest strasznie odporne na ostrza, więc uciekamy. Czyli tu trzeba będzie pewnie podesłać gwardzistów, żeby to dziadostwo zniszczyć. Wy tu się wycofajcie. Dobra, spokojnie, dam sobie radę, tylko
Nie wszystko naraz. Tu, moi drodzy, oczywiście jest kolejna misja, w której trzeba szybko reagować. Dobra, łucznicy. Tu sobie zróbmy zaraz dwie wartownie w razie W. I lecimy tak. Może uderzmy w to miejsce. Tu orkowie już widzę się przegrupowują. Moi drodzy, no nie będzie łatwo na początku, tak jak to zwykle bywa, ale mam nadzieję... Tu on katapultę zniszczcie. A wy się przemieście, bo zginiecie. Dobra, gwardziści powinien zaraz zniszczyć to dziadostwo. Wy tutaj do wieży. Dobra. Zostawmy tu gwardzistów jeszcze jakby co. Tutaj moja baza powinna sama się wybronić, jeszcze postawmy wartownię. Dobra, tutaj wstawmy jeszcze jeden batalion łuczników. Czemu wy nie idziecie do wieży? A, wy już nie możecie. No to wy tu idźcie do wieży. A wy tutaj dwa bataliony, idźcie w miejsce tego mostu. Wy się cofnijcie, tu kolejny widzę atak. Ale co mnie to atakuje? Ta katapulta, tak? Dobra, mam nadzieję, że gwardziści sobie z tymi katapultami poradzą. Okej, co ja tu mam za budynki? Mam szkołę łuczniczą i koszary, czyli ja muszę postawić zaraz jeszcze tą kuźnię. Tu w ogóle gondorski targ, udostępnia ulepszenia ekonomiczne, to też trzeba będzie wykupić. I zbuduj gondorskiego kamieniarza, muszę ogarnąć, do czego służą te budynki, bo zapomniałem troszkę. Gondorski warsztat to chyba wznosi trebusze, z tego co pamiętam. Aha. Czyli tu mamy trolleła i prawdopodobnie orkowie się tu przebiją. Nie, troll zginął, dobrze. Gwardziści, broń tutaj tego, czego się da. Szybko łuczników tutaj, na ten most. Dobra, wy już tu stójcie, no przedarli się, to się przedarli. Tutaj tak, wy tutaj. Wy tutaj. Tu się wycofać. Tu zmieńmy formację. Tak, te dwa bataliony orków nie znaczą nic. Podeślijmy jeszcze trochę piechoty. Raz, dwa, trzy, cztery. Ile kosztuje tutaj kuźnia? 400. Biorę zaraz od razu. Niech sobie leveluje w spokoju. Tak, tutaj na razie będziemy ich powstrzymywać. Wy przyjdźcie tu. Dobra. Tu orkowie stoją, nie wiem na co oni czekają. Jakoś też do ataku się widzę nie kwapią, to nawet dobrze. Dobra, na razie te ataki są powstrzymywane. Szkoła ucznicza zalewelowała jeszcze nie, czyli jeszcze jeden batalion sobie zwerbujmy. A wy tu stańcie może na środku, jakby się któryś tutaj z orkowej, której orkowa horda się przedarła, to będziecie ubezpieczać temat. Dobra, oni tutaj. No z każdej strony atakują. Dobrze, czyli most mam zabezpieczone. Tutaj zmieniłem już formację. Na Faramira jeszcze troszkę minut trzeba poczekać i zniszczyć wszystkie budynki Mordoru. No dobrze, to trzeba będzie znowu szkolić armię. Tutaj drugi level mamy. Czyli mogę tych lepszych łuczników werbować. Więc sobie zaraz ich zwerbuję. Tutaj tak gwardzistów jeszcze nie mogę werbować, ale dwa oddziały sobie zaraz wykupię. A właściwie jeden, bo mnie na więcej nie stać. Tak, tu kolejna jakaś armia. Gwardziści, dajcie troszkę do tyłu, jakby co. I wiecie co? Podeślę te dwa oddziały tu. I ja bym chciał wysłać Rohirrimów. Tu właściwie trochę jest pusto też, nie? Więc wystańcie tu. A wy, Rohirrimowie, idźcie zrobić swego rodzaju zwiad, jak wyglądają siły wroga. Zobaczymy, jak to... To przy okazji może zniszczcie katapulty, jak już tu jesteście. Szybko, szybko, katapulty. Katapulty, proszę. Uuu, słyszę Nazgula. Na Nazgula trzeba... jest Nazgul. Nazgul oczywiście mega odporny na ataki fizyczne. Znaczy, ataki fizyczne, na takie uderzenia i na zwykłą piechotę. Mega odporny, ale bardzo podatny na łuczników, więc warto to wiedzieć. Dobra, moi tutaj zrobili, co mieli zrobić, czyli tutaj mamy jeden obóz orków, tak? Tak, jeden obóz Mordoru, dosyć widzę już nieźle tu rozbudowany. Tutaj też jacyś, tutaj są łucznicy, dobrze. Czyli, moi drodzy, ja będę się musiał znowu teraz przygotowywać do ataku.
Kuźnia jeszcze nie ma drugiego levelu. To sobie wykupię tak, ogniste strzały na 100%. Tu mamy już rangę drugą, więc spoko. Wy tu jeszcze zostaliście, tak? No to nie wiem, no zaatakujcie chociaż tych orków, może coś tam, chociaż jednego zabijecie. Zawsze coś. A, akurat zniknęli, no to nie zabiją nikogo. Dobra, zmieńcie formację na tą taką bardziej odporną na uderzenia, żebyście mieli więcej defa. Tu może sobie jeszcze na środku jakby co ustawię bonus właśnie do obrony. Też by to nie było głupie. I co ja tu jeszcze mogę postawić? Wzmacnia bramy i mury. Trebusze. A zobaczymy, co mi da gondorski targ, bo szczerze powiedziawszy nie pamiętam dokładnie tutaj gondorski targ. Ale tu nasi sobie słabo radzą, widzę. Tu bym musiał kogoś podesłać. Tylko kogo? Podeślemy może tych moich żołnierzy, których mam w bazie głównej. I to na jakiś czas powinno wystarczyć. A ja zaś sobie teraz właśnie postawię ten gondorski targ. Zobaczymy, jakie będą profity z tego. No i dobrze, moi drodzy, no trzeba się będzie zbroić. Zwerbuję sobie tak. Zwerbuję sobie chociaż ze dwa oddziały jeszcze tych lepszych łuczników, czyli tak zwanych gondorskich strażników. Ze dwa oddziały tutaj jeszcze dodatkowo gwardzistów wieży. A resztę, mi się wydaje, powinna ogarnąć sobie moja armia tutaj z Faramirem na czele. Co to w ogóle? A, to jest psiunio. Tylko to za piesek może być. Chyba owczarek niemiecki, sądząc po maści. Dobra, ale tu pieski obserwuję, a tu trzeba się bronić przed Mordorem. Dobra, za 5 minut mi tu wbije Faramir. Dobrze, no to powinno być jeszcze jako tako nie najgorzej. Jeju, jak się długo ten targ stawia. Masakra jakaś. Dobra, ta wieża jest obsadzona, dobrze. Wystańcie tutaj może troszkę. Tutaj widać, się orkowie przebili. Czyli tutaj mamy lipę troszeczkę. No ale tutaj stoi jeden łucznik, więc on niech może zginie, bo z niego nie będzie żadnego pożytku. A, to są moi żołnierze, więc spoko. Dobra, i co ten targ mi daje? Dobra, mniejsza z mostem. Co jest? 20% wydajności produkcji stali. Zniszczone budynki zwracają raczej 50% kosztów. Tak. I co my tu mamy? 40% zasobów z gospodarstw. Plus 40%. To by nie było głupie. Ale póki co... Dwa bataliony gwardzistów. Jeden batalion na razie gondorskich strażników, za chwilę będzie drugi. Tu na razie są pustki, no trudno. Tą lukę wypełni armia Faramira. I tutaj sobie przy okazji jeszcze przywołam później po trzy oddziały z przywołańców, czyli elfickich sojuszników i rohańskich sojuszników. Dobra, wylećcie tutaj. Naprzeciwko tutaj orkom. Jakby się któryś tam przedarł. I dalej, muszę mieć jeszcze 600 zasobów na dodatkowe jednostki. Dobra. Nasi chyba sobie poradzą tutaj, nie? Dobra. Nasi sobie jako tako radzą. Tu, moi drodzy, po prostu trzeba mieć bez przerwy po prostu czujne oko na wszystkie trzy mosty i nie powinno być zbyt dużych problemów z tą misją. Dobra, tu muszę mieć teraz tak, 600, 800, o matko, 2400 zasobów muszę mieć, masakra, skąd ja to wezmę? Jak ja bez przerwy na wszystkie mosty muszę wysyłać uzupełnienia. Dobra, tu mamy już gotową armię. Bo w sumie, może nie będę ich ulepszał, tylko sobie postawię po jeszcze innym oddziale. Żeby po prostu przeciwnika przytłoczyć ilością wojska, też nie byłoby to takie głupie. Tutaj zróbmy może tym bonus defa. Okej, zawsze więcej przytankują. Bo widzę, że ten most jest bardzo mało tutaj atakowany ten. Tutaj chyba z perspektywy mapy to będzie most jaki północny pewnie. I tutaj kolejny oddział gondorskich strażników, dobrze. Dobrze, zostały jeszcze 2 minutki z hakiem do przybycia armii Faramira.
Więc nie ma tragedii. Tu już mam wszystko, widzę, na trzecim poziomie. Tak. No dobrze, no to czekamy. Czekamy, aż Faramir przybędzie. To trzeba mieć wszystko na obserwację. No to może w międzyczasie jeszcze sobie postawię. Zwerbuję jeszcze jedną ekipę gwardzistów i jeszcze jedną ekipę gondorskich strażników i to będzie chyba wszystko. No tutaj też są nasi ostro atakowani, widzę. Ale jako tako jeszcze sobie dadzą radę tutaj, widzę. Przez jakiś czas przynajmniej. Dobra, muszę czekać, aż mi się nazbiera zasobów. Dobra, czyli ta ekipa uderzy z armią Faramira po prostu. To już też jakaś siła. Oczywiście no nie będą tak dobrze wyposażeni, ponieważ no nie mam pieniędzy na razie za bardzo na upgrade. Ale spokojnie, moi drodzy, no z armią Faramira to będę miał naprawdę 45 łuczników, 35 żołnierzy, 10 rycerzy i Faramir, więc to naprawdę zrobi robotę. Wy się troszkę tu cofnijcie, chłopaki. Tu na razie jest stabilnie. Ja bym was może tutaj uzdrowił. Dobra. Okej. No i to wszystko. Tu już mają wojsko przygotowane, więc stańmy tutaj. Z trebuszy nie wiem, czy będę korzystał. Może tak, może nie. Tu po raz kolejny widzę Mordor zaczyna atakować, ale oni widzę wysyłają po 3 oddziały i to takich, no czy po 4 takich podstawowych orków bez żadnych upgrade'ów z pierwszą rangą, więc w przypadku orków, no ja wiem, że ich jest oczywiście mnogo, ale to nie są urukowie z Isengardu, więc naprawdę, no nie ma czego się obawiać. Chociaż tutaj, odwołuję to, co mówiłem. Wystawmy tutaj naszych z gondorskich tutaj strażników. Dobra, bo tutaj widzę, Mordor zaczął konkretnie atakować, ale za chwilkę przybędzie Faramir. Więc spoko luz. No, mogę go przywołać. Dobra, idą nasi. No i to jest armia. To jest armia. Dobrze, tu sobie wykopię zaraz do 40% do wydajności gospodarstw. Jak już postawiłem to ten gondorski targ, to niech coś z tego będzie. Dobra, łączymy tu wszystkie jednostki do kupy. I tutaj tym środkowym mostem po prostu przejdziemy. Tak, może zostawię sobie tylko jazdę, bo ona się do przodu wysforuje, więc wy zostańcie tutaj. No i to już jest armia. To już jest armia, to już mi pasuje. Tu już się zupgrade'owało? Jeszcze nie. No, teraz się zupgrade'owało. Dobra. Czyli, moi drodzy, zbieramy armię do kupy. Całą ekipę. Kontrol 1. I moi drodzy, lecimy moi drodzy na wojska Mordoru. No Mordor raczej będzie miał teraz pecha, bo przeciwko takiej sile raczej się tutaj no nie popiszą, raczej sobie nie dadzą rady. Tak, tylko trzeba będzie powstrzymać właśnie to dziadostwo, które nadchodzi. Ale z taką naprawdę przewagą liczebną, no to spokojnie. Dobra, niech strzelają, niech strzelają. Tak, spokojnie. Tutaj zaczynają coraz mocniej nacierać, widzę, orkowie. Ale po tym ataku powinna nastąpić jakaś przerwa, mi się wydaje. Dobra, strzelać, strzelać, strzelać. Dobra. Przebijamy się do przodu. Niech tutaj wejdzie jeszcze... Aha. To tutaj niech moje wojska wejdą, żeby nie tracić... Zastrzelcie trolla najpierw, chłopaki. Strzelajcie w trolla. Teraz będzie zniszczyć Nazgula. Tu są dwa Nazgule, o matko. Strzelaj w Nazgula, w Nazgula, w Nazgula. W Nazgula, w Nazgula. Dobra, zaraz będzie po Nazgulu jednym i po Nazgulu drugim. Strzelaj w to dziadostwo, strzelaj, 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 bo nie będzie później okazji. Dobra. I moi drodzy, uderzamy na obóz. Ja sobie jeszcze przy okazji w kuźni wykupię to, co trzeba. Dobra. Nie no, ja mam taką przewagę wojsk, że tu nie ma o czym gadać. Dobra, elfy niech też tu wbiją, niech coś zrobią pożytecznego. Wszyscy łucznicy niech strzelają najpierw tutaj, może w rzeźnie. Gwardziści niech uderzą może tu. Żołdacy tutaj. Faramir niech wbija tutaj.
Dobra. Tutaj skądś jeszcze przybywają te dziady. Nawet nie wiem skąd. Dobra, Rohirrimowie zaraz się skończą, no nieważne. Dobrze, moi drodzy, z taką przewagą naprawdę ze spokojem. Tutaj widzę, jeszcze atakują, tylko nie wiem, czy ja muszę zniszczyć wszystkie budynki. Budynki Mordoru, czyli nie wszystkie jednostki, tylko budynki. Dobrze, no czyli zaraz te budynki staną się przeszłością. Dobrze. Strzelajcie, moi drodzy, jeszcze tutaj w Cytadelę. Tak. Dobrze, no nie było aż tak źle. Tak, ze spokojem. Dobra. No i to chyba będzie wszystko, nie? Mam nadzieję przynajmniej. Tak, wszystkie budynki? Nie, jednak nie. Dwa obozy wroga. Mhm. No dobrze, no to jak dwa obozy, no to idziemy tu na południe. Idziemy za ciosem od razu. Lecimy za ciosem, bo nie ma co czekać. Gdzie tu jeszcze będzie jeden obóz? Czy gdzieś będzie tu, czy gdzieś będzie tam? Tu jest jeden obóz, widzę. Najpierw może strzelajmy, albo może zrobimy tak, cyk. Strzelajmy oczywiście w trolle. Katapultę trzeba będzie zaraz zniszczyć. Dobra, szybko w katapultę. Żebym nie stracił zbyt wielu jednostek. Ja tu sobie wszystkich jeszcze podleczę tak jak trzeba. Dobra, katapulta zniszczona. Tam przydałoby się jeszcze w tego trolla tam uderzyć. A wy lećcie i bijcie wy. Przy okazji może zaupgrade'uję tym, czym po prostu mogę, ile mam zasobów. Troll zniszczony, zabity, dobra. Katapulta zaraz też przejdzie do historii. Wy wbijajcie tu. Czyli tak jak myślałem, nie będzie aż tak prosto. Jeszcze tutaj dwa obozy orków. Ale to już spokojnie, to już wydaje mi się, że pójdzie z górki. Naprawdę z taką ilością wojska to spokojnie. W ogóle spójrzcie, 300 punktów dowodzenia, a mam 540, ale to wszystko przez to, że armia Faramira do mnie przybyła. Dobra, wyjdźcie tu. Cytadela za chwilę będzie przeszłością. Dobra, i teraz tutaj. Jeszcze jeden obóz pewnie będzie gdzieś tutaj, więc spoko. Dobra. Lecimy dalej. Przy okazji będę upgrade'ował oczywiście moje jednostki, bo mogę. Więc dlaczegożby nie? Okej, kolejny obóz za chwilę stanie się przeszłością. No i pięknie. Obóz zniszczony, tak jest. I lecimy tu na północ teraz. I za chwilę będę mógł przyzwać Rohirrimów, więc też spoko. Więc w międzyczasie, zanim moi tutaj doskoczą, to właśnie sobie zwerbuję gdzieś tutaj Rohirrimów. Tylko żebym mógł... Gro, proszę cię. A tu jest obóz. Co, oni od nowa obóz założyli? Jakie to są mędy! O matko, zapomniałem, że trzeba zaraz zakładać obóz, bo oni założą. Czemu ja nie mogę nigdzie Rohirrimów przyzwać? Czemu ta gra jest taka dziwna? Tylko gdzieś tu, na jakimś dziwnym miejscu. Dobra, niszczcie to, a ja idę tutaj na północ szukać tamtego obozu. Dobra, to ja wiem, co zrobię. Tą jazdę, co tu mam, podsyłam tutaj. I oni sobie niech założą obóz. Tu Rohirrimowie polecieli już. Tak, tu jest obóz, dobra. Pasowałoby, żebyście chociaż zniszczyli jednym właśnie tutaj jamę orków. Byłoby naprawdę świetnie, gdyby wam się to udało, chłopaki. Dobra, czyli po raz kolejny muszę obóz zniszczyć, masakra. Dobrze, nieważne, przepraszam, stuknąłem o biurko. Nie chciałem. Tu się w ogóle trolle zdenerwowały. Trolle to też takie trochę nerwusy. Dobra, moją jazdę tutaj muszę jeszcze ogarnąć, żeby założyła tutaj obóz, żeby się gdzieś tutaj nie okazało, że znowu będzie inny obóz orków założony. Dobrze, zniszczyli. Zniszczyli tutaj to dziadostwo, pasuje. Nasi niech lecą tutaj. Strzelajcie może tutaj, znaczy strzelajcie, niszczcie tutaj klatkę troli. Kolejni sojusznicy. Elfy, bierzcie miecze w dłoń i też niszczcie to, co się da. Dobra, tu sobie wyposażę wojsko też w co się da. Dobra. I niech niszczą. Jak najwięcej zniszczeń. Tutaj nasi niech zabezpieczą. Aha, nie mam pieniędzy, no to niech tutaj stoją jakby co. Dobrze, miałem zasoby w ogóle na tamten obóz, bo byłaby bieda.
Dobra. Tutaj zniszczcie cytadelę. Tam jest kolejny troll. Więc szybciutko trolla trzeba z unicesji, bo on może tutaj namieszać w szykach. Tak, już troll widać się zdenerwował. Ale on zanim podejdzie, to pewnie zginie. Tak jest, tak ja myślałem. Strzelajcie w klatkę troli. Strzelajcie tutaj w piec. Wy idźcie może tutaj na rzeźnię. No i to będzie chyba wszystko wreszcie. A wszystkie poboczne cele mam zrobione? Mam. Dobrze. Czyli nie ma tragedii. Dobra, tutaj zaraz piec zostanie zniszczony. Tak jest i zniszczmy jeszcze rzeźnię. Tu sobie jeszcze uzdrowię wojsko. Dobra. No i to chyba naprawdę będzie wszystko już, nie? Tak jest. Pięknie, kolejne zwycięstwo. Dobrze, moi drodzy, udało się koniec końców. Powiem wam, że cutscenki naprawdę w tej grze też są super zrobione. To też szanuję, z takim też filmowym zacięciem. No i moi drodzy, oczywiście będę miał, podejrzewam, całkowite zwycięstwo, tak jest, czyli plus 20 do dowodzenia i plus 2 punkty mocy. I tak, Faramir 39 zabitych w tej misji, czyli no ogólnie wszyscy kiepsko, poza jednym batalionem łuczników, który zabił 137. Tak więc nieźle. Dobrze, moi drodzy, więc udało się, tak więc kontynuujemy. Obrojono Osgiliad, 20 do dowodzenia i plus 2 punkty mocy. The journey of the One Ring grows perilous. With the wretched Gollum as their guide, Frodo and Sam must find their way past many enemies as they seek entry into Mordor. Okej, moi drodzy, czyli mamy tutaj drugą z rzędu taką obowiązkową misję. Jaskinie Szeloby, za którą mamy plus 2 punkty mocy. Dobrze, moi drodzy, ja oczywiście sobie zrobię zapis. Dobro już 11. No dalej gro. Dobra. Ale nie na caps locku. Ok. Dobro 11. Ok. Czyli moi drodzy, dobrze. Cieszę się, że udało mi się ogarnąć Osgiliad w tym odcinku. Szczerze powiedziawszy, myślałem, że tego się nie uda zrobić, ale koniec końców się udało. Tak więc, moi drodzy, jaskinie Szeloby, no i oczywiście dalszą część fabuły, będziemy sobie ogarniać w odcinku następnym. Okejka, moi drodzy, odcinek zbliża się pomału do końca, tak więc żegnam się z wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy Władca Pierścieni Bitwa o Śródziemie. Póki co, trzymajcie się ciepło i cześć!